Za moment usłyszymy referat o religijnej perspektywie wydarzeń sprzed 500 lat. Pan Mirosław jest teologiem protestanckim, dyrektorem wydawnictwa Znaki Czasu. Jest również publicystą i wielokrotnie pisał na temat reformacji, protestantyzmu. A teraz będzie do nas przemawiał. Zapraszamy. Drodzy Państwo, doprawdy trudno jest przemawiać po tak zacnych przedmówcach. Tym bardziej, że ramy czasowe tego programu każą mi mówić krótko i konkretnie. Drodzy Państwo, jeśli miałbym odnieść się do zagadnienia widzenia reformacji, reformacji z perspektywy religijnej, to wydaje mi się, że należy powiedzieć coś bardzo ważnego. A mianowicie, że reformacja była przede wszystkim wydarzeniem religijnym. Tak. I później dopiero stała się zaczynem zmian kulturowych, zmian społecznych, zmian cywilizacyjnych. I z niej to bowiem wyrósł dzisiejszy, co prawda zróżnicowany konfesyjnie, protestantyzm jako trzeci nurt chrześcijaństwa. Moglibyśmy sobie postawić pytanie, myślę, że ważne pytanie, yy, dotyczące istoty protestantyzmu, którego istnienie wspomina dzisiaj prawie 800 milionów ewangelików. Bo jak to było możliwe, aby wystąpienie jednego człowieka, który zaproponował nową teologię, który zaprotestował przeciwko tylko jednej praktyce kościelnej, jaką był handel odpustami, zapoczątkowało cały proces historyczny. I to jest chyba fenomen reformacji, o którym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast przybliżając troszeczkę ten czas związany z religijną sferą reformacji, musimy odnieść się do czasu przełomu. Średniowiecza i renesansu. To był czas, w którym Europa wkraczała w nową epokę. Człowiek zaczął patrzeć inaczej na samego siebie, inaczej patrzeć na Boga. To był czas, w którym różnego rodzaju dysydenci, kontestatorzy podnosili głosy sprzeciwu wobec tego, co działo się w ówczesnym kościele. Tym bardziej, że zakończony niewiele wcześniej, Sobór w Konstancji w 1418 roku zobowiązał się do przeprowadzenia takich zmian. Zresztą to był ten sobór, który zdecydował o śmierci Jana Husa. A więc czas był potem najwyższy, brakowało jakiegoś czynnika, brakowało jakiegoś, jakiejś osoby, która mogłaby zmiany te zainicjować. I faktycznie Marcin Luther stał się tutaj niejako zapalnikiem. Jednak reformacja nie zaistniałaby, bez, proszę państwa, jakby wcześniejszego przygotowania gruntu w postaci pewnych idei, idei, które zrodziły się w umysłach ludzi światłych tamtej epoki. Takich jak niektórzy z myślicieli, niektórzy z przywódców religijnych, że choćby wymienię Piotra Waldo z Francji, przywódcy ruchu Waldensów, że wymienię tutaj Jana Wyclifa angielskiego i reformatora, ale przede wszystkim filozofa duchownego, czy też Jana Husa, czeskiego reformatora, wreszcie Uljema Okmana, filozofa, logika, który no, swoimi wystąpieniami można powiedzieć, że ośmielił się podważyć autorytet papieża, za co został ekskomunikowany, czy wreszcie współczesnego Lutrowi Erasma z Rotterdamu. I to ci ludzie przede wszystkim, drodzy Państwo, stworzyli podstawy pod zorganizowanie tego potężnego ruchu, jakim stała się reformacja. I w tych. W przyszłych mistrzach w Lutrze, w Kalwinie, w Zwinglim, reformacja dała światu generałów, którzy przygotowali strategię, którzy pobudzili entuzjazm i porwali czekające na ten sygnał masy Europy. To tak mówiąc bardzo ogólnie, jeśli chodzi o podłoże religijne tamtego czasu. Pozwolę sobie tutaj odwołać się do wypowiedzi księdza profesora Bolesława Kumora. Wybitnego katolickiego historyka Kościoła i teologa, już nieżyjącego, który napisał. Na porządku dziennym były przecież nepotyzm, czyli rozdawanie urzędów swoim krewnym, kumulacja urzędów i godności kościelnych, symonia, więc świętokupstwo wszelkiego rodzaju urzędami, dobrami materialnymi, sprowadzanie większości spraw życia kościelnego na płaszczyznę prawa i pieniądza. Opinia publiczna przyznawała, że duchowieństwo nie stoi na odpowiednim poziomie moralnym i intelektualnym. Reformacja była walką o prawdziwą formę chrześcijaństwa. W stosunku bowiem do panującego wszechładnie Kościoła katolickiego zrodziła się w wielu umysłach wątpliwość, czy jest ona rzeczywiście prawdziwym Kościołem Chrystusowym, czy jest on. Rzeczywiście prawdziwym Kościołem Chrystusowym. Koniec cytatu. I oczywiście w takich warunkach wiara człowieka średniowiecznego, można rzec śmiało, miotała się między piekielnym strachem, a wyobrażeniem o srogości niedostępnego, groźnego Boga. I ten stan rzeczy, jak zauważył ksiądz Kumor musiał, drodzy państwo, wywołać potrzebę silniejszych bodźców, coraz większego przepychu, coraz, większego, coraz większej żarliwości wiary, wizualiz wizualizacji wiary, jak zauważył to pan profesor, co wyrażało się w rosnącym zapotrzebowaniu na figury, świętoobrazy, relikwie itd., tak itd. Tak no i wreszcie listy odpustowe. I powiedzmy sobie, ta cielesność wiary łącząca w sobie jakiś rodzaj naiwności, mistyki czy też emocji z pewnością nie zmuszała człowieka średnioczego, średniowiecza do jakiejś głębszej refleksji religijnej. No cóż, mówiąc bardzo ogólnie, tak mógł wyglądać Kościół późnego średniowiecza. A zatem potrzebne były zmiany, potrzebne były reformy i Luter jak powiedziałem wcześniej, zmiany te zapoczątkował. Siłą, wydaje się sprawczą rodzącego się ewangelicyzmu, co też zostało zauważone wcześniej, była oparta na Biblii religijność. To ona stała się tajemnicą jego geniuszu. To ona stała się owym żywotnym korzeniem, decydującym o jego przetrwaniu, o jego sile. I drodzy Państwo, to, co mnie zachwyca w reformacji, to to, że, że reformatorzy owładnięci pasją posłuszeństwa religii Biblii porwali się na ówczesny porządek średniowieczny. Jak zauważył profesor Tadeusz Zieliński, prawnik i teolog protestancki. Podniesienie stanu oświaty, zreformowanie stosunków społecznych, wzmocnienie, wzmocnienie tendencji demokratycznych czy upowszechnienie ducha przedsiębiorczości były wynikiem pragnienia posłuszeństwa słowu Pana. Faktycznie, osiągnięcia te, moim zdaniem, były efektem ich religijnego żaru, dla którego ogniem stała się biblijna religia. To tak mówiąc, jakby bardzo ogólnie o tle, Dodając jeszcze do tego element związany z pragmatyczną religijnością protestantyzmu, skupionej na takim zweryfikowanym przez Słowo Boże i poprzez sumieniu podejściu do religii, powiedzielibyśmy jeszcze i to, że odkrycie przez Lutra obrazu miłosiernego Boga, który zdejmuje z człowieka brzemię zapracowywania na własne zbawienie, stało się trwałym. Dobrem reformacji. I teraz w podsumowaniu chciałbym Państwa uwagę zwrócić na trzech prostych zasadach reformacji. Pierwsza z nich nadałem jej nazwę Skupienie na człowieku. Luter Desperacko poszukując Boga, odnalazł w Nowym Testamencie łaskawego Zbawiciela. Dla niego Chrystus stał się, jak później napisał, Chrystus prome, Chrystus dla mnie. Chrystus, który pochyla się nad biedą i nieszczęściem konkretnej jednostki. To wyróżniało ideę protestantyzmu na tle ówczesnej teologii rzymskiej. I faktycznie ta perspektywa pochylającego się Chrystusa nad biedą, nad nieszczęściem człowieka, jakże inna od ówczesnej perspektywy, perspektywy średniowiecza, można powiedzieć, że stała się podstawowym dobrym protestantyzmu. Co więcej, według Lutra. Człowiek odpowiedzialny jest za swoje zbawienie tu, w swoim sumieniu. Kościół nie ma prawa tu nic dyktować. Kościół może jedynie pomóc. Wraz z całym swoim arsenałem sakramentów, z posługą kapłanów czy też, czy też zasługami świętych, nic tak bardzo nie pomoże skruszonemu człowiekowi, jak prosta ta fiducjalna, zaufaniowa wiara w miłosierdzie Boga. I to wyzbycie się samoaspiracji do, aspiracji do samozbawienia, co podkreślał Luter, i przyjęcie zbawienia od Pana Boga gratis, za darmo, stało się podstawowym orędziem reformacji. Druga zasada, skupienie na biblijnym Słowie Bożym. Otóż, proszę Państwa, my protestanci wierzymy, bo jestem protestantem, my wierzymy, że Pismo Święte zostało włożone w ręce Kościoła. I to ono nadało mu tożsamość, nieodwrotnie. A to oznacza, że Kościół nie ma prawa rościć sobie tutaj jakby takiej pozycji, aby wypowiadać się w imieniu Pisma, czy też stawiać ponad Pismem, wypowiadać w zastępstwie pisma. Kościół ma pochylać się w pokorze nad słowem i odczytywać Jego przesłanie. Dla lutra Biblia do końca życia będzie tą najwyższą normą, normą normans. Jak napisze później. I faktycznie, w kościołach protestanckich, takim podstawowym kryterium prawdziwości danej wspólnoty jest to, na ile wspólnota ta staje się posłuszna słowu, na ile staje się mu wierna. I zasada numer trzy: skupienie na łasce. W czasie swoich głębokich poszukiwań, Luther zrozumiał, że jeśli zbawienie jest za darmo, jeśli Bóg przypisuje sprawiedliwość Chrystusa. Pokutującemu człowiekowi trwającemu w stanie pokuty, czyli realizującemu swoje, realizującemu swoje świadectwo życia na różnych obszarach, jak zauważył to mój przedmówca, pan ksiądz doktor z kościoła Ewangelska-Augsburskiego, to poprzez to zrozumiał także, że Pan Bóg. Wszystkie szlachetne czyny Chrystusa, posłuszeństwo prawu, jakie wykazał tutaj na ziemi, przypisuje grzesznemu człowiekowi, pokutującemu grzesznemu człowiekowi, czyniąc go sprawiedliwym. To był fenomen, dlatego że, dlatego, że Luther potem to wyrazi w pewnej formule simul justus et peccator, jednocześnie sprawiedliwa a zarazem grzeszny. To piękne hasło reformacji spowodowało przemianę umysłową w narodach Europy i rzeczywiście spowodowało przemianę w samym lutrze. Luter przestał się bać tego Boga. Luter przestał wreszcie umartwiać się, co czynił przez lata, próbując tym samym zaskarbić sobie jego łaski. Rzecz jasna, ówczesny Kościół potępił doktrynę lutra, dlatego że uderzały one w intraktną praktykę sprzedaży listów odpustowych. I skończyło się tak, jak się to skończyło. Drodzy Państwa, więc podsumowując, reformacja podkreśliła trzy zasady: skupienie na człowieku, skupienie na biblijnym słowie i wreszcie skupienie na łasce. Z religijnego punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć, że owoce reformacji były wyraźne były dostrzegalne. Po pierwsze, wpłynęła na pogłębienie religijności narodów, które ją przyjęły. Po drugie, reformacja, można rzec, że ukształtowała pobożność praktyczną, osobistą, opartą na bezpośredniej znajomości Pisma Świętego. Po trzecie, podniosła do właściwej rangi kwestie wolności sumienia, kwestie wyborów światopoglądowych czy godności człowieka. I po czwarte, co było już zauważone, zerwała ze średniowiecznym idealizowaniem ubóstwa, mówiąc, iż powołanie człowieka to również powołanie do uczciwej i sumiennej pracy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, i cieszę się, że ten, perspekt, ten religijny aspekt został również włączony do tej konferencji, bo trudno mówić o reformacji bez również i tych zagadnień. Dziękuję bardzo.